Pani dyrektor ZW Opiekoszów, pani dr Ewa Słonka, bardzo proszę. Było pytanie numer 3. Tak jest. Odnosząc się do pytania prawa, tego nie sposób powiedzieć nieco więcej niż o samych kryteriach. Proszę Państwa, sytuacja w szkole w Opiekoszowie jest szczególna, ale to też jest szczególna szkoła. Szkoła, która zatrudnia na dzień dzisiejszy 95 osób, jeżeli chodzi o nauczycieli, i 48 osób pracowników obsługi administracyjnej. Czyli prawie tyle, co pozostałe szkoły w gminie łącznie. Mamy uczniów i pracowników obsługi. Proszę Państwa, zostaliśmy wszyscy dyrektorzy, każdy ze szkół, zobligowani do zastosowania się do rozporządzenia ministra z, ja mam przed sobą to, 7 lutego 2012 roku, gdzie wyraźnie jest powiedziane, że nie wolno dzielić na grupy klas, które liczą poniżej 24 osób. W związku z tym, chcąc dokonać podziału, a każdemu uczniowi trzeba zapewnić dostęp do nauczania języka obcego na poziomie podstawowym rozszerzonym, należało dokonać łączenia klas między oddziałami i tworzyć grupę międzyoddziałową. To spowodowało zmniejszenie w przypadku szkoły w Opiekoszowie, mojej szkoły, liczby oddziałów z 31 do 27. Czyli już widzimy, że no niestety nie dało się zapewnić zatrudnienia wszystkim nauczycielom szkoły. Prawie 90% nauczycieli w szkole to są nauczyciele dyplomowani, zatrudnieni na podstawie mianowania. Więc ja tutaj nie miałam jak gdyby możliwości wybierania innych nauczycieli, jak tych, którzy no niestety takie kwalifikacje posiadali. Po drugie, proszę Państwa, tam gdzie, tu padło pytanie, że zwalnia się nauczycieli z długim stażem, większość z nich ma długi staż. Tam, gdzie można było, ze względu na kwalifikacje tych nauczycieli, ja pytałam się innych dyrektorów o możliwość zatrudnienia ich na przykład na rok gdzieś w innej szkole, proszę Państwa, ci nauczyciele odmawiali. Powiedzieli, że nie, bo oni chcą pracować, a nie mogę posługiwać się nazwiskami, bo obowiązuje ochrona danych osobowych, ani przedmiotami. Mówili nie. Niektórzy nawet na piśmie, bo ja wiem, że pójdę do sądu, mam informację, że odmawiam przyjęcia nawet pół etatu. To w obecnej sytuacji, kiedy mamy bezrobocie, kiedy proponuje się nauczycielowi, proszę Pana, proszę Pani, nie mam możliwości, ale w innej szkole dyrektor może Panią przyjąć na rok czasu, na przykład, bo nauczyciel odchodzi na urlop macierzyński, nauczyciel mówi nie, bo ja tutaj się urodziłem, tu pracowałem i ja dalej chcę pracować w szkole w Opiekoszowie i do innej szkoły nie pójdę. Myślę, że wiecie Państwo, no Państwo też pracujecie, ale jakbyście zostali wymówieni z propozycją pracy gdzieś indziej, to byście ją przyjęli, bo ja tak. Ja potwierdzenie na to mam i moje słowa nie są słowami pustymi, bo tak jak powiedziałam do swoich nauczycieli, ja wiem, że z niektórymi z nich spotkam się w sądzie pracy. Każdy ma prawo pójść do sądu i bronić swoich racji i ja również. Jeżeli nauczycielowi z długim stażem też proponuje się jakieś rozwiązania alternatywne i też dostaje odpowiedź nie, jeżeli przenosi się nauczyciela z artykułu 18 do innej placówki, to na przykład nic nie traci, tylko ma ciągłość pracy, a zastanawia się, tylko zmienia miejsce pracy, a zastanawia się na tym 10 dni, czy przyjąć propozycję, czy nie, to ja chciałabym, żebyście Państwo mieli świadomość, że to nie jest tak, że przyszła nowa pani dyrektor, jak napisane było gdzieś tam w internecie, która zamiata po swojemu. Nieprawda. Dla mnie to jest ogromne przeżycie zwalniać nauczycieli, którzy tu pracowali, ludzi, których nie znam, którzy wiedzą, że są, wiem, że są związani z Opiekoszowem, ale dla których jest alternatywa gdzieś indziej. Nawet u mnie w szkole jest kobieta, która odchodzi na urlop macierzyński roczny. I ja proponuję i mówię innym paniom, proszę pani, ja mam jeden etat. Która z pań chce go przyjąć, która jest w gorszej sytuacji, czy się może podzielicie na to, po czym słyszę odpowiedź, łaski nie potrzebujemy. A na drugi dzień jest pismo z odmową przyjęcia godzin. Tak jest. Tylko nikt tego Państwu nie powie i pani nie staną tu i nie powiedzą tego burka, do mnie, do Państwa, nie mają odwagi. Odwagą jest anonimowo wypisywać bzdury na forum i obrażać mnie. Bo ja powtarzam jeszcze raz, wszystkie pisma i dowody na to, że Panią były proponowane inne zastępcze miejsca pracy, spotkały się z moją odmową. I oczywiście te osoby odmówiły, złożyły pozew i będziemy sądzili się
w sądzie, no ale to już mówię, sąd rozstrzygnie, jakie tego będą konsekwencje. Proszę Państwa, w związku z sytuacją tą finansową, ja tylko Państwu chciałam powiedzieć, że oszczędności, które wynikają z tego typu działań, a do których to, no też sytuacja gminy, jak po części wiemy, nie zmusiła, będą wynosiły, ja mam dokładnie wyliczone przez panią księgową, od września do grudnia tego roku 403 034,32 zł. Przepraszam bardzo, mogę przerwać na chwilę? Tak. Bardzo proszę, osobę, która ma numer rejestracyjny TKI1L7, odjechać samochodem, żebym mogła wyjechać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z Państwa ma taki numer samochodu, być może? Bardzo dziękuję. Czyli jeszcze raz, od września do grudnia jest to 403 034 zł. Natomiast w całym roku szkolnym 2013-2014 to jest oszczędność rzędu 1 209 102 zł. Proszę Państwa, druga sprawa, o której może Państwo nie wiecie. Ja powiem, jak zadłużona jest szkoła w Pytoszu. ZUS-y zalegamy, niepłacone są od sierpnia 2012 roku, na 1 324 080 zł. Do kontrahentów 450 000. To ja się pytam Państwa w takim razie, jak ma wyglądać oszczędność w gminie, jak ja mam tworzyć sztuczne etaty i sztuczne byty, bo klasy liczyły po 15-16 osób w Piekoszowie, gdzie dzieliło się je na grupy językowe i ja wchodziłam na hospitację i w jednej grupie siedziało 5 osób, bo ktoś był chory, a w drugiej grupie siedziało osób 8. Czy to jest oszczędność według Państwa? Ja bardzo przepraszam, ale mnie burzy fakt, że naprawdę 70% z tych nauczycieli miało alternatywę chociaż na rok, a po roku się może zmienić różnie. Ja nie wiem, czy ja będę żyła za rok, nikt z Państwa tego nie wie. Ale jeżeli jest możliwość zarabiania przez rok w pełnym wymiarze jakichkolwiek pieniędzy, no to chyba wydaje mi się, nauczyciele powinni to przyjąć. Takie jest moje zdanie. Druga sprawa, Pan poprosił mnie o kryteria. To ja Panu powiem tak. Ustawa o systemie oświaty i karta nauczyciela to są specyficzne tutaj jak gdyby dokumenty, tak, wiążące dla nauczyciela i dla dyrektora. Kryterium wyboru nauczyciela podlega jedynie ocenie sądu. Więc z tymi kryteriami nawet ja nie muszę uzgadniać i Rada Pedagogiczna nie ma kompetencji uzgadniania i tak, akceptowania kryteriów przez dyrektora. Każdego dyrektora w każdej placówce na terenie całej Polski. W związku z tym pozwoli Pan, że do tego się nie odniosę, ponieważ nie mogę tych kryteriów wskazać, natomiast wskażę je na żądanie sądu. To tyle z mojej strony. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem, bo no, chciałabym, żebyśmy sobie wyjaśnili pewne kwestie, bo ja też czuję się bardzo niezręcznie w tej sytuacji, w której się znalazłam. Natomiast powiem Państwu tak, że bardzo mile zaskoczył mnie poprzedni pan dyrektor, który powiedział, że to, co teraz ja robię, musiałby robić on, bo ma świadomość, że tego nie dało się uniknąć. Jeżeli macie Państwo pytania, to bardzo proszę. Dziękuję pani dyrektor. Bardzo proszę. Pan radny Krzysztof Szynkiewicz, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym się jeszcze odnieść do wypowiedzi pana wójta. Dziękuję za odpowiedź, a zaświadczenia nie potrzebuję. Co do pani dyrektor, no myślę, że no satysfakcjonuje w pewien sposób ta wypowiedź. Tu widzę, że ktoś chciał zadać pytanie odnośnie mieszkańców, ale to myślę, że za chwileczkę. Ale ja chciałbym tutaj się odnieść do pani skarbnik. Czy przy podejmowaniu decyzji odnośnie sublokacji nie powinna być powiadomiona Rada Gminy? Czy nawet nie powinna podjąć jakąś decyzję czy uchwałę w takiej decyzji? Dziękuję za pytanie. Bardzo proszę pani skarbnik. Z opinii zaciągniętych z różnych źródeł nie ma takich wymogów powiadamiania, decyduje o tym organ wykonawczy, czyli pan wójt. Tyle mogę na to powiedzieć. Bardzo dziękuję pani skarbnik, bardzo proszę pan Krzysztof Szynkiewicz. Panie wójcie, pani skarbnik, prosiłbym o taką opinię.
odnośnie sublokacji. Dziękuję. No, bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zadać pytanie? Bardzo proszę, Pan Radny Stanisław Kotlica. Ja panu odpowiem. Przetarg na prowadzenie sklepiku nie był przeprowadzony, ponieważ przetargi przeprowadzane są do powyżej kwot 14 tysięcy euro. Była tylko oferta z zapytaniem. Wpłynęły dwie oferty i wybrałam ofertę, która dawała mi najwięcej. Tak? No to wszyscy o tym wiemy. Co do osób zatrudnionych, wszystkie osoby, które zatrudnione są z administracji na czas określony, będą zwolnione zgodnie z tym, kiedy się kończy umowa. Natomiast w trakcie roku te osoby, które były przyjęte, tutaj gdzieś miałam nazwiska, ale nazwiska nie mogę, tak. To są, proszę Państwa, jeżeli Pan jest zainteresowany, to potem mogę Panu odpowiedź podać. To są, proszę Państwa, wszystkie osoby z gminy Piekoszów. Jedna osoba, która na czas określony za nauczycielkę przebywającą na zwolnieniu lekarskim L4 jest z Kielc i to wszystko. I tą listę, jeżeli ktoś jest zainteresowany, a mówię, no ja nie mogę w tej chwili powiedzieć, to są osoby z gminy, osoby, których ja wcześniej nie znałam, bo jestem tutaj od 1 września. Więc proszę mnie nie przypisywać, że uprawiam jakąś politykę przy własny folwark. I w miejscu osób, których będę zwalniała, nikt nie wejdzie, proszę Państwa, nowy, ponieważ nie ma gdzie, nie ma etatów. I koniec. Zostaną ci nauczyciele. Państwo bronicie nauczycieli, natomiast ja mam świadomość, tylko chciałam zwrócić jeszcze jedną uwagę. Nauczyciel, któremu zależy na szkole, na dobru dzieciach i tak dalej, bo przychodzą rodzice i mówią, mam też wsparcie w rodzicach, bardzo się cieszę, bo nie są tylko to te osoby, które jak gdyby atakują mnie i to wszystko, nic od siebie nie dając, ale jest grupa rodziców, która mnie wspiera i bardzo im za to dziękuję. Ale chciałam zwrócić uwagę, proszę Państwa, jak mam się odnieść do nauczyciela, którego informuję 7 maja, że nie będzie miał zatrudnienia, a 8 maja on idzie na L4, nie ma go do dnia dzisiejszego. Nie interesuje go, że jest koniec roku, wystawienie ocen, że dzieci chcą się poprawiać, że ja muszę dawać zastępstwa. Zastępstwa muszą być zastępstwami płatnymi. To jest w porządku. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny jeszcze raz, Stanisław Kotlica. Tak, jest taka funkcja. Na to... Czy ta pani jest bezkarna w gminie Piekoszów? Nie, ta pani ma umowę na czas określony. Proszę mi. Nie. Ta pani ma umowę na czas określony, umowa się pani kończy w lipcu i również pani nie będzie pracowała w szkole. To jest również wykazane w tych osobach, które tutaj mówiłam i zgłaszałam. Także nie widzę żadnego tutaj problemu. Jak wszyscy, to wszyscy. Dziękuję. Dziękuję, pani dyrektor.